Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzecia Biegłość, gdzie tym razem doczekaliśmy się pojazdu, który uważam za jeden z najbardziej OP przegiętych w tym momencie w WoCie, zaraz powiem o tym dlaczego, czyli Obiekta 430U, a osobą, która zrobiła na nim trzy odznaki biegłości jest smutny Pepe z klanu FTF. Cześć. Dzień dobry. Ja tylko tak szybciutko powiem pokrótce, jakie trzy pojazdy stawiam w tym momencie w kolejności za najbardziej przegięte, czyli czołg, który masz w drużynie, czyli Obiekt 268 na pierwszym miejscu, V4 oczywiście, na drugim 430U, a na trzecim 705A. I teraz może tak zapytam Ciebie, czy Ty się jakkolwiek z tym zgadzasz, może o tak. Nie zgadzam się z 705A, mam również, posiadam ten pojazd i jest słaby. Moim zdaniem działo nie domaga, nie jest celne i pancerz z killu na live nazwał go takim pojazdem, który jest jak bully w szkole, że męczy niższy, niższe tiery, a na swoich tierach po prostu jest gnębiony. I ja się z tym zgadzam zupełnie. A czy nie uważasz, że czołg, który po schowaniu dolnej płyty jest kompletnie nieprzebijalny, jest troszkę przesadzony w tym momencie? No bo tak wydaje mi się, że jest, no bo on na sideclapie go nie można przebić. To nie do końca prawda, bo on ma taką pomiędzy gąską i pancerzem warstwowym jest taka cienka linia, cienki paseczek, który jak się skontuje ma 110 mm chyba, coś w tym stylu. Zgodzę się, że jak schowa w ogóle kadu i pokazuje wieżę, to jest świetny, nie? No tylko, że do tego jest potrzebna mapa i no i dobry ten. Dobra sytuacja. Czyli mówisz, że jak się kontuje, to po prostu bić go nad gąsienicami, a pod pancerzem warstwowym? Tak, wtedy tak, wtedy tak. Wchodzi. A jak troszeczkę większy kąt robi, to przednie kółko. Ja z kolegą testowałem zaraz po zrobieniu i po prostu dla mnie ten czołg wymaga buffa po prostu. Jestem najsłabszym, który teraz wyszedł ruski, tak mi się wydaje. No dobra, a w takim razie twoja opinia jako osoby, która zrobiła trzy marki na 430U, jaki ten czołg jest dla ciebie? Jest zupełnie świetny dla mnie i uważam go chyba prawie za najlepszego meta. Pierwsze to jest 907 dla mnie i zaraz po tym jak go zrobiłem, to uważam, że ten jest drugi w kolejce. Nie? Ja go porównuję zawsze do 113. Przedni pancerz jest po prostu fenomenalny, 160, wieża 300 i tak jak 113 nie idzie przebić, tylko 113 ma władzę, która idzie łatwiej przebić niż tutaj. Nie? Schowasz dolną płytę i grasz po prostu. A nie uważasz, że jest właśnie świetny dlatego, że jest po prostu przegięty? Tak, no uważam. No właśnie, bo to jest tak, że jak na przykład, no nie wiem, w temacie samochodów ktoś ci da, przesiądziesz się powiedzmy z Opla Astry do na przykład do Mercedesa, też powiedz, że jest świetny, tak? No ale dlaczego świetny? No bo to jest kompletnie inna skala pojazdu, tak samo tutaj jest świetny, bo po prostu no ja na przykład zauważyłem, że tak jak na przykład da się medy przebijać gdzieś tam po górnych płytach z Golda, tak po prostu tego się nie przebija. Ma świetną alfę. Tak naprawdę dla mnie osobiście jest to czołg ciężki, który przypadkiem nazwano medem, bo ma mobilność meda. Ale pancerz ma czołgu ciężkiego, dział ma tak jak czołgi ciężkie, 440 zamiast okolic 320. No dla mnie ten czołg jest totalnie niezbalansowany, ale dobra, to oddam głos Tobie, żebyś ty powiedział o tym czołgu coś więcej, bo ta bitwa już nam się kończy, więc chciałbym, żebyś trochę się powiedział o nim. Zupełnie się z Tobą zgadzam, jest szybki, górna płyta jest taka, jak stoi niżej i ktoś wali z hitów, można przebić, nie? Ale jak ktoś wali ze zwykłych, jak są niższe tiery, schowasz dolną płytę i jesteś po prostu terminatorem jesteś. Jedziesz i po prostu strzelasz. Dlatego na przykład w tej bitwie tutaj są ósemki i stwierdziłem, że po prostu zamiast jechać dalszą drogą, to po prostu wjadę na ciężkie i je po prostu rozwalę jak najszybciej do teammate'u dojechać. Działo jest no kapryśne, jak to rosyjskie działo, że no, potrafi po prostu wsadzić niewiarygodną pestkę, no potrafi też po prostu kartofle rzucić jak się was. Co jeszcze mogli o nim powiedzieć? Zasięg widzenia, ja to zawsze robię, że na jak robię trzecią biegłość, to daję optykę, żeby po prostu dobrze było, a kamuflaż to tak średnio. No teraz jak widzimy, odbija się od ciebie te 9-5, od boku wieży. Więc też jest ok. No i teraz, jako że bitwa już się kończy, to powiedz mi, jakie są wymagania na trzecią biegłość na tym pojeździe? Tak około 6000, 5600, 700,
do 6000 to tak, żeby ci nie spadało i rosło tak 0,10, no i powyżej to już wszystko rośnie. Mówimy o damage'u łączonym, czy... Tak, kombinowanym. Kombinowanym, okej. Okay. Jedna arta się zabiła i w tym momencie jeszcze szukamy drugiej arty, która też się zabiła, także bardzo ładnie ze strony artylerzystów. Ja szczerze mówiąc, moją opinię pewnie znasz, ja bym nas taki coś wysyłał do supportu, żeby gracze stali zablokowani, bo jest to mega niesportowe zachowanie. Ty mogłeś jeszcze zrobić damage, ktoś jeszcze mógł zrobić damage, a dwie arty postanowiły się zabić. Dla mnie jest to po prostu zachowanie najgorsze, jak jest tylko możliwe. No zgadzam się z tym zupełnie, bo na przykład jak się idą utopić całe życie, a możesz dobić tam, nie wiem, brakuje ci do czegoś i się pójdzie bezczelnie utopić, nie? Zgadzam się z tobą w tym momencie. Czyli mówisz, że około tak, no, blisko 6000 punktów uszkodzeń to wymagania naprawdę wysokie. Ty zrobiłeś w tej bitwie, to była bitwa na pierwszą odznakę, znaczy na odznakę mistrzowską pierwszej klasy i faktycznie trzecią biegłość. Aha! Nie zapytałem cię w sumie o najważniejsze, jak ci, bo teraz ta bitwa była króciutka, więc pogadajmy sobie teraz o niej, jak ci w ogóle szło markowanie tego czołgu? Wiesz co, to było tak, że pierwsze 30 bitew szło mi świetnie, miałem chyba 4800 średnich i potem zaczęło strasznie spadać, tak jakoś nie szło mi w ogóle, czułem się, jakbym nic nie potrafił w bocie, no ale czasami też są takie gry. Tydzień sobie odczekałem. Zrobiłem te 5-4 i jakoś tak mi się automatycznie załoga wrzuciła na ten pojazd i mówię, a dobra, spróbuję jeszcze raz, nie? No i już dotrwałem do końca, nie? Już raczej bez spadków było. A jak wyglądały te ostatnie bitwy na biegłość? To już tak było, że tam faktycznie szło cały czas, czy jakiś tam był zamach, bo tam powiedzmy 94% i nagle jedna jakaś bitwa fajna, jak to wyszło? Wiesz co, ta bitwa była taka dobitka totalna, bo szczerze powiedziawszy liczyłem, że w poprzedniej bitwie zrobię, nie sprawdzałem, ale miałem chyba 94 dosłownie procent przed poprzednią i po poprzedniej miałem bardzo dobrą bitwę i tak mówię, może będzie, nie? I dosłownie mi się wydaje, że tak z 94,95 może było tych procentów, nie? Była taka dobitka. Raczej nie było żadnych spadków po drodze. Okej. Okay. Dobra, a jeszcze o co chcę zapytać? Aha, to chyba wszystko wiem. Tylko tu mi się strona zawiesiła. No ty w tej bitwie zrobiłeś tak. Czołgistę snajpera, duży kaliber, wsparcie, 6954 punkty uszkodzeń, 2500 asysty. W sumie najwięcej asysty weszło ci na Panzerkampfwagenie 7, bo tam mocno go obili po twoim spocie i chyba też traku. 1600, gdzieś tam jeszcze 500 w TVP konstruktę. 257 troszeczkę po traku, no i w sumie jeszcze 112, a 8, no to w sumie to się nie liczy. Ale co ty mówisz, z optyką jeździłeś, tak? Jakie moduły miałeś? Optykę, dosyłacz i stabilizator. Stabilizator. Ja tak mam, to jest mój standardowy zestaw na rosyjskich medach. No tak, to jest taki dość standardowy zestaw dla wielu osób generalnie na medy. Albo się daje optykę, jeśli czołg ma być też aktywnym spotterem, albo się zamienia optykę na wentylację, wtedy trochę ścinamy zasięg widzenia, ale ogólnie inne parametry polepszamy. Także no takie w sumie dwie techniki, chyba nic innego się nie używa. Co tutaj zrobiłeś? 1272 bazowego expa. Ogólnie ta bitwa no niesamowita, bo przeciwnicy nawet nie wyszli z 2000 damage'u. Grillowi się udało tam 1700 w dwóch strzałach zrobić, to było wszystko, na co było stać. Panzerkampfwagen 7, 0 punktów uszkodzeń, no pogrom straszny. U nich top tierem, Batchat właśnie, no Batchatik 1200, no to po prostu Batchat w zestawieniu 430U, no to jest po prostu bez szans. 21 strzałów, 19 trafień, 17 przebić na dystansie 300 plus 2700 i teraz tak, 2800 zablokowane przez pancerz. Właśnie, jak z tym pancerzem jeszcze jest tego czołgu, jakbyś mógł rozwinąć tę myśl? No, pokrótce rzecz mówiąc, jest świetny. Można się bić z medami, można się bić z czołgami ciężkimi. Jak mówiłem, w tej bitwie pojechałem na Mordor. Pierwsze moje założenie było, żeby się tam bić z medami, ale mówię, dobra, już tam mam ósemki, to żeby szybko zrobić damage, mówię, pojadę na te ósemki i po prostu sklepię tam na Mordorze. No. Tam chyba pierwsze szły hity. Tak, tak. Potem przy ósach trzecich już się przełączyłeś na apeki. A jak z tym pancerzem jest? On jest jednak, walczy się dokładnie tak po prostu twarzą w twarz, czy gdzieś tam pod kątem należy? Raczej twarzą w twarz, chyba że gdzieś wyjeżdżasz, nie wiem, za jakiegoś rogu czy coś, to można pod kątem się ustawić. Ale jak masz okazję i jakiś słabszy pojazd, to raczej twarzą w twarz, bo
bok to tak nie zawsze odbije, nie? Jest tam ten pancerz warstwowy, ale też jest między gąską a tym pancerzem, jest taka luka po prostu, którą można lać po prostu, nie? A jak z przebijaniem go, jak, jako że wiesz, to jak walczyć przeciwko 430U? Jedyny mój, że tak powiem, poradą to jest przerzucić się na Golda i jeśli jesteś chociaż odrobinę wyżej, to walić w górną płytę, nie? Tak, no, nie gwarantuję, że zawsze wejdzie, bo to nie można tego gwarantować, ale górną, a jak się widzi, to dolną, nie? Czasami wchodzi we włazy, ale powiem tak, nie sugerowałbym strzelania, bo nie gwarantuję przebicia, nie? Mhm. Są dosyć dobrze schowane, a jeszcze z tyłu taka puszeczka, nie wiem, czy zauważyłeś, nawet widać na tym. To ona jest chyba takim pustym po prostu punktem bez dimension. Aha, czyli ona jest tylko w modelu wizualnym, a nie w kolizyjnym. Tak. Okay. Tak. No dobra, no i co? Exp 1908 plus jeszcze jakiś bonus. No dobra, to zapytam cię na koniec, jakie są twoje plany na kolejne trzeciebiegłości? Ja planuję wymarkować wszystkie ruskie medy. Teraz robię 140. Mam chyba 3800 tam średnich na, nie wiem, 28 i to było, nie powiem się teraz dokładnie. No i teraz przeszedłem do Counter Dester i tak czekam na kampanię, żeby zrobić 907. Nie? Na kampanię czeka, żeby. Okej. Okay. Tak. Dobra. Dobrze, no to jeszcze jakby na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić, to mikrofon jest twój. Chciałbym pozdrowić moich kolegów Coca-Colusa, który już u ciebie występował, Squirta, Kobo i Martylinka i klan TDS-tery, w którym aktualnie jestem. Okej, okay, dobra, to pozdrawiamy chłopaków. Dziękuję za bitwę, gratuluję ci wymarkowania tego pojazdu. Dzięki również za porady co do I-430U oraz 705A. No i powodzenia w kolejnych trzecich biegłościach. Moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. No cześć.